Dzień dobry na odcinku z Lenkrada, krótkie. Cześć. Ty, ale przegłos masz jak ktoś. Miałeś przez chwilę. A tak ogólnie to. To kiedy Gierkrux? Nie Genialnie, że nie wiesz. dobra, teraz przegłosu nie będzie, bo słuchawki założyłem. Aha, bo. Jakim cudem mi się chudy same wyłączyły? Nie wiem. Dziwne to było. Ogólnie jadę sprzedać, wywieźć mleko i zaraz będziemy musieli drugi część odcinka i jeszcze trochę wałować. A nowego kompa kiedy dostajesz? Nie wiem. To co ty wiesz? Zależy, kiedy Maluch się sprzeda. No i tu trzeba sprzedać ten siewnik. Za 26 tysięcy sprzedaj. Tak. Kiedyś chyba jeszcze idę na Balerona. No. To się tu jechało? Aha, dobra, ja nie tu pojechałem. A ja nie tu pojechałem hotelem, bo przez sklep jechałem do siebie. Tarara. No, a widziałeś co? A nie, nie widziałeś tego zbioru. Dobra, nie, dobra, tego odcinka się nie było, zapomniałem. Chciałem się spytać, czy widziałeś, jak zbierałem bawełnę, ale tego jeszcze nie było na YouTube. Bo to będzie w poniedziałek, przyjacielu. Jeszcze trochę. No, całe 3 dni. Dobra, mleko jest wylewane do mojej przetwórni. W sumie zaraz ją odpalę. Bo żeby sobie już robiło ten serek. Jak przyjdzie komp, pierwsze co? Instaluję filmmakera i kuźwa, muszę zmontować dwa filmy. Jeszcze przerzucić je z starego dysku na nowy i potem mogę wszystko instalować. Okej. Mów dalej. Już nie ma co dalej mówić. Aha, kruk na osi się skończył. Rozumiem. Ja szybko ci poszło. No. A jak tam ostatni? Ile ten film ostatni miał się z tym? Nawet nie wiem. Co? Ja ten ostatni film miał się z tym, bo nie sprawdzałem. Nie wiem. Jak ty nie wiesz? Twój kanał i nie wiesz? 30. No to tak jak wszystkie. To i tak dobrze jak 30 na początku. Drugi ma 76. Zawsze mogło być gorzej. No. Ostatnio było subskrybentów 3. Dobra. Trzeba podpiąć siewnik i trzeba siać rzepak. Nie no. Ten moc jest zarąbisty, nie? Że pokazuje, że jest piątek 13 listopada. Jakby coś. Trzeba napełnić siewnik. Cofaj, 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 synek. Będzie słychać. Dobra, zamknij klapę. Może otwórz jeszcze raz. O, dobra, leci, 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 leci. Podamy do góry i to zresetujemy. O!
Szczepa. W sumie samym to postawię. Larmbisty ten Zetor. Nie wiem. Nie oglądałem. Jeszcze trochę musisz nadrobić. Trochę to znaczy ile? Nie wiem. To teraz jak to się nie kopię? Jak nie będziesz tak często usypiał, to możesz szybko nadrobić. A ty coś sugerujesz? Ja nic. A czemu z Beretem nie grasz? No bo... On tam ma jakieś problemy z internetem i go wywala. No jest. Więc to był idealny moment, żeby przyjść na... Elengrada. Ja komputer. Na laptopie grałem w ciebie w 22, co 5 minut spada mi na 5 sekund FPS-y do kuźła 5. Elegant. I tak co chwila. To ja mam na tutaj 50. A po czasie mam 24. O! No to na kruku idzie grać. Czy na kruku za płotem idzie grać? Nie wiem. No a kiedy reaktywacja kruka za płotem? Jakby ktoś pytał. To się tak nikt nie będzie pytał, ale... Jak skończysz od Balerona. A do tego czasu mam pewną kopię komputer. Znaczy, no wiesz, dzisiaj piątek to trochę pocisnę. Chociaż w sumie nie wiem. Bo ja nie... A ja ostatni odcinek nagrywałem. Ja mam sobie przygotowany... A ja mam przygotowany sobie pod odcinek już. Kurde. Znaczy, to dobrze, że jest przygotowany. Ja mam pieniędzy na koncie, co mi wprawdzi. Kurwa, 34,99. A co chciałeś kupić? Co? A co chciałeś kupić? Nie, jutro z kolegami jedę na miasto. Do Maka. Gdzie byłem? Wiem, że byłeś, bo widziałem snapa. Nawet dzwoniłem do ciebie. Co? Dzwoniłem do ciebie. No o 12. O 12. O 12 to wiem, że dzwoniłeś. Pogadałem z tobą. Nie było roboty, to co miałem. W końcu przyjechały te pustaki. A no przyjechały, bo snapa zrobiłeś. Przez snapa by się zważył, by siedzieć. No właśnie mówię, że przez snapa widziałem. No i tak to jest. Idę łapać pokemony. Dobrze. Odpalaj to. A co tam pykasz na telefonie? Pokemon Go. Kurde, dawno nie grałem w ten, w dzieskę, trójkę. Nie, tam nie ma co. Co to za pączek? Jakaś świnia. A wiesz co, ja dawno nie grałem? Co? W sumie to nie wiem co. W gier Krux. O, to też. Łukasz na płoty. Jeśli w ogóle pamiętasz, że to żyje. No to chyba się w lutym skończyło, ha, bo kiedy? Jakoś chyba w lutym. Rok za niedługo. No, w Wigilię będzie rocznica serii, ty. A tam nic nie jest zrobione. Ja Business Tour mogę zainstalować, bo to jest jedyna gra, jaką nie będzie mi lagować. Rypnie czy nie rypnie? Dobra, przejdzie bokiem. Jee, no trzeba kupić muzyk z ciągnik, bo ten Steyr to ma problemy. Nie wiem, nie znam cię. Powiem ci, że ten Steyr ma co robić z tym siewnikiem. Dobrze, ja tu do czwarny zapiąłem do tego, nie? Bo ten to już w ogóle przyzastał z tym siewnikiem.
Chociaż chyba nawet taki film kiedyś zrobiłem, dość wali ten Amazon wielki. Ale tutaj by było, to on by się wracał. Idziemy na CSK. Na rakietkę? Dobrze. Nie mam. A ja CSK też nie mam. Spotkajmy się w połowie. Biznes tour. O, dobra gra. Ale czekaj, najpierw muszę zainstalować i to znaleźć w ogóle. Jak to nie ruszy na moim komputerze, to się zabije. Nie, to totalnie ma wymagań na tego. Znaczy, no ma jakieś, no. Ale... Ale ja bym się śmiał, jakby to nie poszło na moim komputerze. Kurwa. Nie, no chyba nie ma takiego komputera. Autentycznie jestem ślepy. O. Naby. Naby, no. Napisałem przez O, ale też wyszukało. Mogłeś napisać Janusz, to może by już było życie. Ja. Ale powiem ci, ten mod na ruchome... Dobra, zaczepy powiem. To fajny jest. Używasz go? Ale na co? No, że ci się cały podnosi dużo. Co duża? Co duża? Rusza się podnośnik. Trzypunktowy. No, ja tego używam od początku, jak wyszedł. No to żeś mi głównie się powiedzieć, jak to się nazywa. Chyba ostatni przejazd? Nie, tam będzie jeszcze klin do osiem. Ty wiesz, że już 2 hektary rzepaku to się? Też bym se kuźwa posiał, wiesz? Dajesz mi nie denerwuj. No ale to byłeś 22, to mogę siać. Ty już się lepiej nie odzywaj, bo pokarczasz tylko sytuację. Ja przecież nic nie zrobię. Możemy rozmawiać o kwiatkach. O zielsku. Kusiarką skosił. Ale nie o grach. A co jest z grach? Nie wiem, coś pomyślałem. Nie mam komputera i nie mogę sobie pograć. Czyli się mam, ale taki chuj, to nic nie pójdzie. Nie, bo laptopa. Komunijnego. No to zarobisz ty. No za darmo, żeś dostał, to co? Tak głośno. Gdzie to przyciszyć? A tu? No pewnie w ustawieniach. Aha, bardzo śmieszne. To nie miało być śmieszne, tylko pomocne, przyjacielu. Arabelec się oburzył, do ciebie, przyjacielu. A, chodź tutaj grać. Co grać? Odcinek jest. A kończy się za 15 minut. No jak dopiero 15 minut. To jest budynek fantasty. Aha, bo ja mogę sobie planszę zrobić. Tak jest. To robię wszystko na duże. Tylko nie wiem, co to daje, ale... Mnie jak plan. Do tyłu. Nie, no te długie tu zasieje i będę to powoli wałował. A, nawet biznes tour mi laguje. No tam możesz limity FPS-ów ustawić. Co? Limit FPS-ów idzie ustawić. Mam na 140, a mam 5. Elegancko. No nie, teraz będzie mnie zapraszał 30 razy. No laguje mi!
Nermajna sam odpadł. O! Zaczął działać! Jeszcze raz zacznę lagować i wychodzę z tego. Ja pierdolę! Co się Kuba stało? Nie dalej. Dobra, przepraszam, już mogę iść? Okej, okej, rozumiem. A to jest zawsze jadę na środku i będzie zasiane. Tutaj te długie. A potem tutaj te... To jakieś sobie poradzę chyba. Z góry na dół jakieś to będę siał. Jakoś to dam radę zasiać. No i zobaczymy się w październiku i będziemy jakoś pole numer 13. Nie gramy w Business Tour. No nie mówiłem, ale 13 kupiłem. To chyba nawet poza odcinkiem kupiłem. Albo na odcinku? Nie pamiętam. Dawaj, dawaj, dawaj. Ale chyba poza odcinkiem kupiłem. Nie, nie pamiętam, czy pokazywałem gdzieś 13, że kupiłem, czy nie. Ale chyba nie pokazywałem, więc teraz pokazuję, że mapa wygląda tak. Nie? Jeszcze trochę lądów jest do kupienia. Szczególnie tu na dole. Ale to się da. Się wszystko da. O, Akban. Czyli telefon mi dzwoni. No to Beret. Poważnie, Messenger mi dzwoni. Bynajmniej dzwonił. A dzwoni dalej, dobra, czekaj, zobacz. Nie do mnie dzwonili o pompę ciepła. Ja wrócił. Wiesz kto dzwonił? Nie Beret. Czy idziesz grać? Kto? Nie. Michał Lewandowski dzwonił. Gdzie do mnie dzwonił o pompę ciepła. I co się pytał? No, zapraszam je na kanał. Ale jeszcze nie idę. Jeszcze nie. Jeszcze muszę z krukiem podawać. Chciałem z tobą w CS-a zagrać. Znaczy, ale nie wiesz. Zagrać nie mogę, ale nie będę gadał. Czemu? No, bo będę z Michałem gadał. To pokój takie granie. Ale przecież masz czat w CS-ie. Idę grać tam. No jak chcesz. Bo prawdopodobnie na 90% zrobię tego widzę w realu. A? Prawdopodobnie się spotkam z nim jutro. Czemu? No bo... Bo pojedzie ze mną auto oglądać. Jakie? Moje. Ale jakie... Jakie to auto? Cztery kółka. No cztery pierścienie, no nie wiesz. Wiem. Mi tak dobrze CS chodzi. Jak dobrze dawaj chodzi, jak ja mam 80 FPS. A 60. Chyba że to zaciągnie, to 15. Kurwa, strzeliłem i mi larknęło całego kompa. Jak szczeram, to mi lakuje twojego kompa. Dobra, gram w CS-a bez strzelania. To myślisz, że daleko zajdziesz? Chyba mnie zabili.
Dobra, 20 minuta. No mówię, dojeżdżam do A ja końca nie wiem, tego bo laga przejazdu. mam. Do końca przejazdu i jadę to ławować, bo... Bo to już czas, a... Kostka Już mnie wejdzie. tam wołają. Będzie kosa jak nic. Nie będzie kosy, bo chłop nie goni. Bo jest kosa. Casablanca, Casablanca będzie. O, mam już na AWP w pierwszej rundzie. Kupuję. A co grasz? Co? Co grasz? Szczęsna. No, no dobra, ale mi chodzi o tryb. Skrzydłowy? Trybowy. No turniejowy. Nie. Zobaczmy. Jest tak dobrze, by mi... Wow! No scope. Na mieście grasz. 360. A szlaka dostałem. Nie, no między jaja mu strzeliłem. To elegancko. Kile na 5 HP. Może ty cheaty masz do CS-a? No bo tak nie robię. To chyba że. Ty ja też muszę zagrać później. Może Beze zapalę w mnie. końcu. Nie, bo powiem ci, grałem deathmatcha dzisiaj. To nawet Co się mówisz? dało coś. Że deathmatcha dzisiaj grałem, to nawet coś tam się dało. Może nie baniaki, ale kile się dało. Bo ty robił więcej kili ode mnie i przeżył. Bo ty masz. Jakiej marki ten samochód? Niemiecki. Audi? No jak? Nie, no to nie Audi. Czemu? Zarobisz te auto, co? Ale jakie? Pewnie A3. Nie. A Takie. szóstka. A6. No chyba, że jakaś fajna czwórka się trafi, no to... To wszystko jest... Pierwsza obejrzeć. Daj mi zrobić Jakby... ejsa, bocie. Dobra, mam ejsa. Jakbyś pytał, to mnie stać. Dobrze, że cię stać. Nie będę mówił głośno, ile mam w portfelu. Zaraz przyjedzie ta i mnie okradnie. A ile masz? A nie będę mówił. A nie będę mówił. Czwórkę z Dwie co? cebule. Worek kartofli. Trzy bułki. Dokładnie tak. Malucha to też, ale... Szkoda mi tego malucha, ale sprzedam, bo nie mam gdzie go trzymać. A rodzice powiedzieli, że na 18 mi auto kupią. No to zarobi się. Ja tak nie mam. Tylko, że moi rodzice są idealni. Dobra, rzucę mojemu zapalający pod nogę. A jakie auto dostaniesz? Nie wiem, pewnie BMW-ku. Będę chciał kupić. No co? Audi też spoko. Wow. Chłop z pompą do mnie przyszedł. Co jest? Plecy. Aha, spaliłem chłopa. Chłop ma 3 kile. A nie, to ja mam 3 kile. Może jak będę miał Audi, to na Bernarkę, ale... Aha. Nie mogłeś jechać nawet na Bednary, bo nie miałeś tego swojego auta, No. ja? A staremu też potrzebny był. Wszystko wiadomo.
A poza tym ciebie nie było to poznania. Ja jadę na 2 dni. Normalnie będę spał. No, na dwa ja dni jadę. Ja mam to na miejscu, to wiesz. A ja się do siebie do hotelu w Rombie i też będę spał sam. Cicho. Jak tam idzie? Ty, a ten bilet to drogi jest na ten bedlani, czy nie? 20 zł. Nie, to... Nie! Łap Nejda, śmieciu. Aż mi laga, aż laga dostałem. To ja na wejściówkę na imprezę więcej płaciłem. A mówisz? Ty, a jak od każdej osoby 20 zł? Uff, to trochę zarabiałem na tym. No. Patrz, przyjdzie ci taki... To co, przy następnym roku widzimy się na bednarach, ja? Jak wszystko wypali, to tak. A jak nie, to przyjdziesz do mnie na chatę. A na Kielce też jedziesz? Nie, nie. Chyba, że ty do mnie. A gdzie są w ogóle nie, lepiej, lepiej do ciebie, bo tam na Łyskowo. Łyskowo in the mix. A Kielce są daleko chyba. No to jest bliżej mnie, także. No, to za stary. To ja będę miał ze 400 nic. Albo 350. No i z Kielc do mnie. Nie wiem co. Na taką szaloną podróż to ja nie dostanę zgody. A ta... A, Kielce to są ten. Przecież to pod dachem. A to nie jest ta Polagra cała? Co? To nie jest ta cała Polagra? Polagra to jest co innego i nie polecam. Tam problem z wyjazdem był, chyba 2 godziny wyjeżdżaliśmy. Tam organizacja jest taka ciurowa. A Polagra gdzie jest? W Poznaniu? Nie. Nie, w Opolu. I to jest bardzo blisko mnie już. Tu już masz bliżej do Kielc. Nie, znaczy ja nie wiem, gdzie te targi są, tylko tak się zapytam. Bo wiem, że Bronek był na Polakrze w 2014. No kurde. To wtedy jeszcze istniało? No to już było wtedy, a nie jeszcze istniało. Bo Bernary to wiem, że są stare. No Bernary to masz największe targi w Polsce. Rolnicze. Chodź tu, debilu. Byłem nieraz na targach już rolniczych. Ten na Bele ci bez tego, bez bomby. Dobra, pewnie to chyba będziemy kończyć, co? Nie, no zostań jeszcze. No, ale 30 minut odcinka już. No. No zostań, no. Nie bądź żyć. Chodź na CSK. Chodź na CSK. A, to ja aż tak daleko czekaj. Czekaj, kogo by tu... Ej! Tego debila zarobię. Dawaj tu. Gdzie to ja skończyłem? A tutaj... Oj, zabiłem nie tego, co miałem. Jo, pierdziel. Kurde, bombę wyrwał. No co tutaj przejechać mi? Dobra, dziękuję za odcinek, Kruk. Na razie, trzymaj się, cześć. Na razie.